Witajcie do Gramowicza, z tej strony Myszasty. Miałem okazję zagrać w nowego Homefronta, Rewolucję, The Revolution. Nowy Homefront nie ma numerka, to dlatego, że twórcy zdecydowali się nie na reset, jak gdyby nie na kontynuację, zrobienie kontynuacji gry, tylko na reset tytułu niemalże. Akcja będzie się działa w tym samym czasie, w którym działa się część pierwsza. Tło będzie bardzo podobne, czyli ztechnicyzowana, super nowoczesna Korea najeżdża na Stany Zjednoczone, podbija ten kraj. Amerykanie są pod okupacją. No i właśnie, pierwszy Homefront nie był grą zbyt udaną, zbierał raczej kiepskie recenzje. No nie był czy jako strzelanka, czy jakakolwiek inna gra wielkim hitem. I powiem tak, The Revolution zapowiada się zdecydowanie lepiej. Nie będzie to może też jakaś superprodukcja, ale gra naprawdę prezentuje się dużo ciekawiej. Boję się tylko jedną rzecz. Za chwilę powiem, jak mniej więcej wyglądał gameplay i w tym momencie zrozumiecie, że boję się po prostu o powtarzalność. O to, że w tej grze będziemy robić przez cały czas niemalże to samo. Jest mała nadzieja, jest jakieś tam światełko w tunelu, o czym też za chwilę. No właśnie, najpierw sam gameplay. Otóż jesteśmy członkami podziemia, walczącego podziemia, partyzantem, który stawia czynny opór koreańskim najeźdźcom. No i właśnie, no, nasze działania polegają na, przynajmniej to miałem okazję zobaczyć na mapie, na której grałem, polegają na przejmowaniu ważnych punktów strategicznych na mapie, odbijaniu ich z rąk Koreańczyków i na każdej z map mamy takich punktów, mapy są dość rozległe, trzeba przyznać, mamy takich punktów kilka zazwyczaj, plus też kilka innych rzeczy, które są tam gdzieś rozsiane, prawda, po terenie, jakieś tam points of interest, w których coś można zrobić, można zdziałać. Cała zabawa polega na tym, że oprócz strzelania, oprócz przejmowania tych punktów, większość rzeczy, którymi będziemy w grze dysponować, czyli dodatkowe jakieś zabawki typu, powiedzmy, ładunek C4 przypięty do zdalnie sterowanego samochodzika, którym możemy zaatakować pojazd pancerny, którego z innej broni nie przestrzelimy. Czy na przykład urządzenia do hakowania konstruujemy sami w oparciu o złom różnego rodzaju elektroniczny lub po prostu metalowy, kawałki plastiku, które znajdujemy rozsiane, podobnie jak amunicje do broni, które posiadamy, po terenie gry. No jest standardowo, widzimy metalowe szafki, trzeba je przeszukać, prawda? Cały teren jest więc usiany tego typu rzeczami, warto to zbierać. No i właśnie, to zapowiada się nawet fajnie. Gra jest reklamowana jako taki swoisty symulator działań partyzanckich, prawda, w obrębie miejskim. No ale tak naprawdę niewiele tej partyzantki tam było podczas rozgrywki. Jeżeli chodzi o interakcje na mapie, to jedyną rzeczą, której doświadczyłem, być może to specyfika tej mapy, nie wiem, były beczki, prawda, z benzyną, które można było zrzucić gdzieś na drogę, na przejeżdżający pojazd. One wybuchały, prawda, niszczyły go przy okazji lub tam zabijały ludzi. No to w zasadzie wszystko na dobrą sprawę. Plus oczywiście klasyczna już, ale to mamy niemalże każdej strzelance właśnie. Zabawa z podkładaniem ładunków wybuchowych, czy tam hakowaniem ewentualnie dron, prawda, które w tym momencie nie oznaczają nas, bo drony nie atakują. Drony nas jedynie tropią i wysyłają posiłki w naszym kierunku. No to w sumie też było nawet całkiem fajne, trzeba przyznać. Ten element rozgrywki akurat mi się spodobał, dlatego że jest to strzelanka, w której dużo się dzieje, ale ostrożność i taki, mimo scenariusza, mimo tego, że scenariusz gdzieś tam wymusza na nas, prawda, atakowanie, warto to robić w sposób rozsądny i zaplanowany, dlatego że bardzo szybko jesteśmy w stanie osiągnąć sytuację i moment, w którym duże siły wroga po prostu zostaną wezwane, żeby nas zniszczyć, prawda? Przyjeżdżają transportery opancerzone, latają drony, dzieje się wiele dookoła, a równie dobrze możemy doprowadzić do przejęcia takiego punktu, no niemalże niezauważeni, pozbywając się może dwóch czy trzech strzegących go przeciwników. Co ciekawe, i w przeciwieństwie do pierwszego Homefronta, strzelanie wreszcie zaczęło sprawiać przyjemność. Nie każda broń w tym momencie, w przypadku nie każdej broni czuć power, ale jest zdecydowanie lepiej. Naprawdę jest jakieś mięso w tym strzelaniu, to mi się spodobało. Kolejna sprawa to system z usprawniania broni, często nawet nie tyle usprawniania, co zmienianie właściwości. Bo na przykład w shotgunie możemy wymienić całą lufę, w zasadzie cały zamek, całą część odpowiadającą za prowadzenie ognia, pozostaje tylko język spustowy, kolba, prawda, tego typu rzeczy.
i z zwykłego klasycznego shotguna zamienić to w wyrzutnie takich, prawda, no, niekierowanych jakichś pocisków czy granatów. Podobnie jest na przykład z karabinem, praktycznie z każdą bronią w grze. To jest też w sumie dosyć ciekawe, chociaż mało realistyczne już, bo tutaj twórcy też właśnie podkreślali gdzieś tam ten taki jakiś brud, prawda, to realistyczne podejście do takich właśnie działań partyzanckich, prawda, w okupowanym kraju, gdzie jesteśmy stłamszeni przez przeważające technologicznie, prawda, przewyższające nas i przeważające liczebnie siły wroga. A z drugiej strony mamy gościa, który nosi przy sobie, nie wiem, 12 luf do różnego rodzaju broni, plus do tego oczywiście cały zapas amunicji, a przy okazji jeszcze w tym samym plecaku mniej więcej 40-60 kg różnego rodzaju złomu, który zebrał na mapie po drodze. No, nie wiem, tak naprawdę ta mapa niewiele mi powiedziała, tym bardziej, że, co jest ciekawe, my byliśmy w strefie czerwonej tak zwanej, ponieważ to jest też ciekawe, gra ma mieć 3 strefy, one się będą różniły charakterystykami od siebie. Też teraz w tym momencie nie wiem, czy na przykład tego typu czerwonych stref będzie na mapie gdzieś tam w grze kilka, czy była to jedyna. I ta na przykład była taka totalnie już postapokaliptyczna niemal, że tam zrujnowane budynki, w zasadzie nie ma mieszkańców, teren czystej wojny po prostu, gdzie toczą się tylko i wyłącznie walki, gdzie przybywają albo partyzanci, albo oczywiście próbujące ich pacyfikować siły koreańskie. Kolejna sprawa to strefa bodajże, jeśli dobrze pamiętam, żółta, czyli miejsce, gdzie mieszkają autochtoni, czyli Amerykanie. No zazwyczaj są to jakieś dzielnice z kamienicami, z jakimiś tam budynkami, prawda? Można to porównać do takich amerykańskich faweli, powiedzmy, prawda? Gdzie też na ulicach spotykamy patrole, ale generalnie walki zdarzają się tam rzadziej. To znaczy inaczej, w strefie czerwonej, jeżeli ktokolwiek inny niż żołnierz koreański się pojawi, to automatycznie wszyscy do niego strzelają. Tam oczywiście są zwykli mieszkańcy, więc żeby walka się zaczęła, trzeba jakąś rozróbę rozkręcić. Oprócz tego będzie też w grze strefa zielona. To będzie strefa normalnie funkcjonująca, gdzie żyją kolaborujący w tym momencie z Koreańczykami Amerykanie. Plus oczywiście ci właśnie przedstawiciele, prawda, nowej władzy. Z tym, że no, pokazano nam tylko tą jedną i była to po prostu taka typowa jatka, prawda, w której dużo się działo. No tak jak mówię, no, z jednej strony, nie wiem, boję się o to właśnie, że na tej jednej mapie trzeba było ileś razy zrobić praktycznie to samo. To jest coś, co może w pewnym momencie po prostu zmęczyć i zniechęcić do gry. Nie pokazano nam natomiast właśnie niczego innego, nawet żadnego fragmentu gameplayu z tych pozostałych sfer, prawda? No i w tym momencie trudno powiedzieć, czy jak to będzie wyglądało w grze, czy one tamte będą istniały tylko dlatego, żeby można, nie wiem, odebrać zadanie jakieś, czy ewentualnie przeprowadzić jakąś akcję sabotażową, bo myślę, że właśnie gameplay też będzie zupełnie inaczej wyglądał i mam taką nadzieję. To może tą grę uratować tak naprawdę, tak jak mówię, jako strzelanka jest bardzo średnia, chociaż dużo lepsza od tej pierwszej gry, niestety nieudanej zupełnie pod tym względem. Jeżeli chodzi o te pomysły takie dotyczące tej walki partyzanckiej, to też jest to wszystko strasznie naciągane i tak naprawdę, no nie wiem, ja nie czułem tutaj jakoś tego takiego właśnie feelingu, tego totalnego zaszczucia, no bo to, że gdzieś tam pojawia się bardzo dużo przeciwników, to wcale nie buduje tego typu napięcia. No i to właśnie jest kolejna rzecz. Ciekawe, jak zostanie sprzedana nam tutaj fabuła. W ciągu całej gry, całego tego dema, które było dostępne, wziąłem dwie scenki przerywnikowe, które tak naprawdę były takie, no, nijakie zupełnie. To jest też kolejna sprawa, o której w ogóle nam nie pokazano, bo jeżeli tego wszystkiego, do wszystkich części, nie wiem, przemieszczania się nawet między tymi strefami, nie będzie jakiegoś spoiwa fabularnego, które będzie fajne i ciekawe, no to nie wróżę tej grze zbyt dobrze. No ale cóż, no, poczekamy, zobaczymy, poczekamy na pełną wersję, ewentualnie na to, co jeszcze w międzyczasie twórcy nam się zdecydują ujawnić. A póki co, trzymajcie się, na razie.